Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej w Klęczanach po raz kolejny wzięli udział w spotkaniu ze starszym bibliotekarzem Dorotą Paśniewską. Tym razem, 17 listopada, dzieci przeniosły się w bajkowy świat Jasia i Małgosi. Spotkania z bibliotekarzem zawsze przebiegają w wesołej atmosferze. Podczas zajęć dzieci wspólnie czytają, bawią się i uczą. Dzisiejsze spotkanie było poświęcone postaciom z bajek. Dzieci przebrały się za różne postacie ze swoich ulubionych bajek, a przyświecały nam dwie postacie, Jaś i Małgosia. I sens tego spotkania był taki, żeby wprowadzić dzieci w świat wartości, pokazać im walkę dobra ze złem i uczulić ich na to, o czym nam mówił Grimm. Jaś i Małgosia to, jak pamiętamy, jest rodzeństwo, które wybrało się do lasu i tam musiało pokonywać różne przeszkody. Znamy tą bajkę już od dość dawna, ona liczy przeszło 300 lat i ciekawostką jest to, że jest całkiem inna percepcja tej bajki, gdy ją czytają dzieci, jest inna, gdy czytają ją dorośli. I właśnie to był cel tej lekcji, wprowadzenie dzieci w świat wartości. Dzieci potrafią odróżnić dobro od zła, przekonuje bibliotekarz Dorota Paśniewska. Na podstawie losów i zachowania bohaterów uczą się, jak postępować. Temu ma też służyć moje przebranie, aby wiedziały, że jest zła Baba Jaga i są dobre postacie typu Jaś i Małgosia. Niekiedy trudno im było zrozumieć, dlaczego ojciec zgodził się na to, żeby dzieci wyprowadzić do lasu, ale temu ma właśnie służyć ten proces przemiany, że ojciec zrozumiał, że źle postąpił, a bieda, o której też tu była mowa, nie usprawiedliwia do takiego zachowania. Nie tylko prowadząca zajęcia wystąpiła w specjalnym stroju, również dzieci wcieliły się w bajkowe postacie. Chciałam podziękować rodzicom za to, że zadbali o to, aby się dzieci ich przebrały. To stworzyło taki nastrój bajkowy. Lekcja przebiegła w miłej atmosferze. Pracowaliśmy z plakatem, gdzie występowały rekwizyty, które dzieci miały dopasować do czytanej bajki. I tutaj mogliśmy przeanalizować właśnie te wartości. Główny nacisk był kładzony na to, że dzieci pomagały sobie wzajemnie, że rodzeństwo mogło na siebie liczyć, że była przyjaźń, miłość między nimi, braterstwo. Dzięki temu mogły szczęśliwie wrócić do domu. Jaś i Małgosia to bajka, którą dzieci znają i lubią, więc tym chętniej wziął udział w zajęciach poświęconych historii dwojga rodzeństwa. Ty też tą bajkę pewnie znasz, tak? Znam, ale zapomniałam. Bo moja mama mi tak dużo ją czyta, że aż nie mogę zapamiętać wszystkich słów naraz. Aha. Czyli gdyby czytała wolniej, to z pewnością byś się zrozumiała. Było fajnie, no i mi się podobało najbardziej bawienie się Baba Jaga patrzy. Filia Biblioteki Publicznej w Klęczanach stara się pomagać w wychowaniu i edukacji małych mieszkańców miejscowości, między innymi poprzez takie cykliczne spotkania, które od dawna sprawiają dzieciom wiele radości.